Cześć, witam was w poniedziałkowy poranek, czas nadgonić wasze fanarty. Moja skrzynka kipi od waszych fanartów, co mnie bardzo cieszy. Pamiętajcie, jak robicie fanarta, podpiszcie się na fanarcie, będzie mi łatwiej zobaczyć sobie fanarta i powiedzieć, od kogo to jest. Wtedy będzie najlepiej dla mnie do pokazywania, do komentowania waszego fanarta. Więc dzisiaj w poniedziałkowy poranek nadrabiamy wasze fanarty. Nie pokażę dzisiaj wszystkich, więc spokojnie, bo jest ich naprawdę dużo. Nie pamiętam, ile tutaj mam, z 21 chyba fanartów, więc pokażę dzisiaj 21 fanartów. Mam jeszcze ich z 60, 80, nie wiem naprawdę ile, ale jest pełno tego, jeszcze nie wszystkie posegregowałem. Więc czekajcie na swoją kolej i jeżeli chcecie wysłać swoje fanarty, tu e-maila macie, jest pod każdym filmem w opisie, więc wystarczy na tego e-maila wysłać swojego fanarta z tytułem e-maila fanart i ja sobie już wiem, co z nim dalej robić. Dobra, lecimy z pierwszym fanartem. Zobaczycie sobie w ogóle. Przysłałem, mam parę takich fanartów, ale dzisiaj na odcinku będzie tylko jeden. Jest to, jak widzicie, nowa scena taka do nagrywania Clash Royale. Cieszę się, że kolega coś takiego fajnego zrobił. Jest fajnie to wygląda, troszeczkę to okno tutaj na ten jest za małe. Trzeba by to powiększyć, dopasować do gry, bo tutaj niecałe się mieści. No ale jest wykonanie ładne. Niebieski to mój jeden z ulubionych kolorów. Zresztą widać, krzesełko też mam w kolorze niebieskim. Lubię niebieski kolor. W ogóle to zrobił Dawid Kustra. Dobrze to mam? Dawid Kustra. Pozdrawiam cię serdecznie. Dziękuję za to. Fajnie, fajnie to wygląda. Na pewno na jakimś odcinku to użyję. Tylko jeszcze sobie pomyślę na jakim. Zapiszę sobie to, bo mam takich parę fanartów, widziałem. Nie do końca wszystkie oglądałem, ale myślę, że coś takiego zobaczę. Dobra, przełączam się z powrotem na tą scenę i za chwilę zaczynamy przegląd waszych fanartów. I mamy już właśnie pierwszego fanarta. Błażej Olszewski. Błażej Olszewski wysłał, jest to mini peka narysowana, ładnie wyszło, ładnie kolega tutaj narysował. Pozdrawiam cię Błażej, dziękuję za tego fanarta, a my lecimy sobie, zobaczymy kolejne. Fajnie wygląda, no taki szkic, super. No i jest kolejny fanart przysłany przez Dawida Górniaka. Dawid Górniak zrobił moją, chyba to jest moja karta, tak? Ja jestem narysowany. PWP jako legenda. Fajnie to wygląda. Narysowane. Tylko się zastanawiam, dlaczego jestem taki smutny na tym rysunku. Czekajcie. Nie, chyba jestem podobny. No teraz pewnie słyszycie dźwięki auta za oknem, ktoś szaleje. Nagrywam to późnym wieczorem, żeby było na poniedziałek rano. No i fajny. To chyba zarumieniony. No do Gianta jestem podobny, jak to wszyscy mówią. Dobra, niezłe, naprawdę niezłe. Pozdrawiam cię, Dawid. Teraz będzie kilka fanartów od Dawida Michałowskiego. Dawid Michałowski przysłał kilka fanartów. Zobaczmy sobie. Pierwszy to jest Executioner. Fajnie, fajnie wyszedł. Wygląda lepiej niż w rzeczywistości, te jego oczy. Bez zęba tutaj. No fajnie, fajnie to wygląda. Dobra, lecimy z kolejnym. Tutaj Dawid przysłał mini pekę. Też fajnie wyszła. Namalowana właśnie, to chyba pastele są, tu mazakiem chyba, no tak fajnie powypełniane. Dobra, zobaczymy, co tam dalej wyjdzie na następnym obrazku. Tutaj, jak myślicie, co to jest? Właśnie zastanawiam, co to jest. To jest fajer, spytki, to są fajerki. Tak, to muszą być fajerki. No, to wygląda na fajerki, tutaj ten właśnie płonące i to wszystko. Piszcie w komentarzu, czy też uważacie, że to są fajerki. No ale niezłe, niezłe. Dobra, jeszcze chyba są dwa jego fanarty. Tu kolejny fanart od Dawida jest... to jest Sparky, no tutaj nie mamy wątpliwości, że to jest Sparky. Na pewno, więc bardzo fajnie to wyszło. Jest Sparky chyba naładowany w trakcie strzału. Ale jeszcze jest jeden fanart od niego. I to będzie właśnie The Log. Niezłe, niezłe. Dawid Michałowski, serdecznie dziękuję, pozdrawiam. A my lecimy do kolejnych... Nie, przepraszam. Jeszcze jest jeden fanart od Dawida. Były ajski, ten fajerki i są
Ajski, aj spryty. Nie, nieźle, groźnie, groźnie to wygląda. Dobra. Dziękuję naprawdę jeszcze raz za przysłanie tych fanartów. Lecimy do kolejnego. No i mamy kolejny fanart. Tutaj przysłał nam kolega Waki. Ma kanał na YouTubie. Jeżeli chcecie, to zajrzyjcie. Waki. Jest tutaj podpisane, jest moje logo, jest to Royal Giant, tak? Na pewno jest to Royal Giant. No, nieźle. Jakbym tak zapuścił brodę, przefarbował się na żółto, taki strój, no może, co wy? Co wy o tym myślicie? Zamiast Giantem zostać Royal Giantem? No, Baki, dzięki za tego fanarta. Lecimy do kolejnego. No i mamy tutaj kolejnego fanarta, Jakub Kaczmarski. Jakub Kaczmarski wysłał nam fanarta, sobie sprawdziłem, czy nie ma więcej, bo tam będzie więcej, to jest Prince. Pozdrowienia dla widzów, pozdrawiam klan Polscy Bracia. Pozdrawiamy, piąteczka dla was, Polscy Bracia, klan jest niezły. I właśnie tak, podpisujcie swoje fanarty właśnie, to będzie super, będzie tym bardziej świadczyło też, że wy to robiliście. Prince na koniu, jest nieźle, nieźle to wyszło. No, podoba mi się. Ja naprawdę, sobie wszystkie, zrobię sobie inne studio, wszystkie fanarty wydrukuję i tam za mną będzie taka ściana, gdzie będziemy wszystkie fanarty umieszczać. Zobaczymy, czy się pomieszczą. Lecimy dalej. No i mamy kolejnego, Konrad Odrobina. Konrad Odrobina? Tak jest napisane, dobrze, mam nadzieję, że przeczytałem. Zapisałem Konrad Kondzio. Mini PK. Już dzisiaj chyba trzecia na odcinku. Fajnie, fajnie to naprawdę wygląda. Ładnie namalowana też. Nieźle. Tutaj ten napis mini PK też z rogami. No niezłe, niezłe. Dobra, lecimy dalej. No i tutaj przysłał nam kolejnego fanarta Kuba Bagiński. Już wcześniej nam przysyłał, więc tylko w tym mailu napisał, że tamte nie były drukowane, tylko rysowane flamastrami, czy tam mazakami, już nie pamiętam, co napisał dokładnie. No ale wierzymy ci, Kuba. Tak, Kuba Bagiński. I tutaj mamy kolejnego Sparkiego od ciebie, fajnie narysowany, dziękuję bardzo. I czekam na kolejne prace, jeżeli będziesz chciał wysyłać, na pewno się na odcinkach znajdą. Pamiętajcie, że fanarty pokazuję według kolejności przysłania. Dobra, co dalej? No i teraz wam powiem, będziemy mieli parę fajnych prac wykonanych przez Michała Grzejszczaka. Grzejszczak, Michał Grzejszczak. Przysłał kilka fanartów. Pierwszy to jest Electro Wizard. Widzę sobie, przypinał na jakiejś korkowej ścianie swojej, jakiejś płycie, więc musi lubić grę Clash Royale. Tutaj Electro Wizard, naprawdę fajnie, fajnie wykonany. Zobaczmy kolejnego jego fanarta, którego przysłał. Jest to The Log, też przypięty. No super, super wykonanie. Lecimy dalej z jego fanartami. Kolejny fanart, tutaj to było wszystko na tym jednym poprzyklejane właśnie, to jest PK. Widać, musi być fanem gry, naprawdę musi ją lubić. Tutaj mamy mini PK, o, jest niezłe. Niezłą ścianę sobie zrobił kolega. No i tu jeszcze mamy Rage'a, tu jeszcze Rage jest, no kolega tutaj fajnie to sobie porobił. Naprawdę widać, że musisz lubić tą grę. Michał Grzejszczak. Przepraszam, jeżeli coś źle czytam, ale Grzejszczak. Dobrze. Niezłe, niezłe, niezłe. Pozdrawiam. No i tu mamy kolejny taki fanarcik. Moje logo narysowane. Jesteś super, dzięki. Piąteczka dla ciebie. Od zera do legendy. Mój e-mail, tylko tutaj jeszcze brakuje YouTube. PWP YouTube jest prawidłowo, ale... Poprawimy to następnym razem. Jest super. Jesteś super. Dzięki. Jesteś super. Podobam. No, super. Nie, ja wolę być normalny. Ale fajny, fajny. Dziękuję. Pilot, ciekawe co tam oglądałeś na telewizorze, chyba od telewizji. Dobra, pozdrawiam, lecimy dalej. No i tutaj mamy fanarta Sandori 2500. Tak było podpisane. Nie wiem dokładnie imię i nazwiska. Pozdrawiam klan Hyper Poland. Tak, tutaj pozdrawiam klan. Piąteczka dla klanu Hyper Poland. Tu twój deck. Później sobie go luknę. Jest tu mini, nie wiem, jest to PK. To z tyłu to jest
chyba Inferno Dragon, tak, to chyba Inferno Dragon, bo tu beczka. No, no tak myślę, że to jest Inferno Dragon. Nieźle. Dobra. Hyperpolan, pozdrawiam, pozdrawiam cię z Snordi się tak to czyta. Jest późna pora, wybacz. Snordi, pozdrawiam. Dobra, lecimy do ostatniego fanartu dzisiaj. No i ostatni fanart tutaj taki, można powiedzieć, kolega mi Szymon Mackiewicz, przepraszam, bo miałem tak bez polskich liter napisane. Mackiewicz wykonał mi, można powiedzieć, że to chyba taki awatar. No, fajnie to wygląda, tak jakby... Fajna czcionka, podoba mi się. Chętnie bym ją gdzieś kiedyś użył, musisz mi napisać w komentarzu, jeżeli to oglądasz, co to jest. No, fajnie to wygląda. No, nieźle, nieźle. Dobra. Dziękuję, pamiętajcie, że jeszcze mam pełno waszych fanartów, powoli będę je nadrabiał, więc spokojnie. Dziękuję za tą porcję fanartu. Ja idę się w końcu wykąpać, bo dzisiaj robiłem grilla i czuć tego grilla jeszcze na mnie. Dobra, no to trzymajcie się, żegnam was.